Takiego kina jeszcze w kraju nie ma, ale już wkrótce jego budowa ma rozpocząć się w kilku polskich miejscowościach, w tym również w Raciborzu. Obecnie na seans filmowy w Raciborzu chodzimy do Bałtyku oraz do Przemka, ale już wkrótce liczba wygodnych foteli do relaksu przed dużym ekranem może wzrosnąć, a ma być to tak zwany miniplex. Kino czterosalowe, każda sala po 120 miejsc, czyli łącznie 480, prawie całkowicie bezobsługowe, czyli kino zautomatyzowane. Szansa jest ogromna, dlatego że znaleźliśmy się w grupie trzech miast podobnej wielkości, jesteśmy chyba najwięksi z tych miast, bo dwa dodatkowe to jest Nowa Sól i Kołobrzeg, gdzie grupa Polsat poprzez swoją firmę, spółkę, córkę, no szukała lokalizacji na tego typu właśnie kina. A dokładnie chodzi o to miejsce, czyli o działkę pomiędzy Szewską a Młyńską. Racibórz uważany jest przez przedstawicieli tej grupy za lokalizację najlepszą i mimo zamieszania, jakie gdzieś tam powstało na ostatniej sesji Rady Miasta związanego ze sprzedażą terenu przy ulicy Młyńskiej, Polsat się na nas nie obraził i nadal zainteresowany jest lokalizacją. Podpisaliśmy list intencyjny. Teraz wszystko zależy od Rady Miasta, bo właściciel sąsiadującej działki dzisiaj wstępnie wyraził zgodę na sprzedaż swojej części. To nie są kina 10, 12 czy 16 salowe, takie jakie funkcjonują w Warszawie czy w Gdańsku. To jest taki typowy produkt grupy Polsat, skierowany do średniej wielkości miast, tam gdzie jest kino, tak jak u nas, jest jedno kino, albo kina nie ma w ogóle i to jest wejście na rynek tam, gdzie są młodzi ludzie. U nas funkcjonuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 1500 studentów, jest młodzież szkół średnich, są też dorośli, którzy jeżdżą do multipleksów czy minipleksów, bo nie wiem, ile jest sal w Rybniku w tych kinach, ale to ma być rzeczywiście oferta skierowana przede wszystkim do ludzi aktywnych i do ludzi młodych. Pierwsze takie kino niebawem powstanie w Sieradzu, jak dobrze pójdzie, pod koniec przyszłego roku również w Raciborzu.